Jak powstała fasola? Był niegdyś na ziemi rok głodny i chłodny, kiedy chłopi na wsi ostatnie korce zboża musieli ze spichlerzy wynieść. A gdy i one zostały zjedzone, jeno litości i zmiłowania Bożego oczekiwano. Daremnie jednak wznoszono żale i prośby, nielitościwy Stwórca ani myślał ich wysłuchać. Wówczas Matka Boska, wzruszona wielką niedolą ludu, zapłakała, a jej łzy ledwie dotknęły ziemi, zamieniły się w ziarna fasoli. A że tak było naprawdę, świadczy fakt, iż zwierzęta fasoli nie jedzą, stworzona została bowiem tylko dla ludzi.